Dzień dobry Państwu. Niezwykle miło mi powitać Państwa na piątym w tym roku spotkaniu z cyklu Środy Archiwalne w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia w Krakowie. Spotkaniu z cyklu, w ramach którego archiwiści z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej prezentują wyniki prowadzonych przez siebie badań naukowych. Nazywam się Rafał Dyrcz, mam zaszczyt kierować pracami oddziałowego archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, a prelegentem podczas dzisiejszego spotkania będzie pan Marek Węgrzyn, historyk, archiwista, główny specjalista w krakowskim oddziałowym archiwum. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że pan Marek miał już wystąpienie w ramach naszego cyklu. Wystąpienie poświęcone było julagom, niemieckim obozom pracy dla Żydów zlokalizowanym na terenie Krakowa. No i tu można śmiało posłużyć się cytatem, po owocach ich poznacie. Pan Marek Węgrzyn nie tylko opublikował znakomicie przyjęty artykuł naukowy w czasopiśmie Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej w tomie 11. Zachęcam, przegląd archiwalny można pobrać ze stron internetowych Instytutu Pamięci Narodowej za darmo. W postaci PDF i innych plików, które możliwe są do otwarcia na urządzeniach mobilnych. Ale wracając do prelegenta, co warto podkreślić, pan Marek jako osoba zaangażowana w działalność samorządową przyczynił się do upamiętnienia julagów w przestrzeni Krakowa. Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie jednak innemu tematowi. Tematowi no, nie mniej pasjonującemu. Poświęcone będzie bowiem Leonowi Szperlingowi, piłkarzowi Krakowi, wybitnemu sportowcowi. O jego życiu, nieprzeciętnych umiejętnościach i dokonaniach opowie pan Marek. Ja chciałbym na wstępie zwrócić uwagę na pewien aspekt związany z postacią, z osobą Leona Szperlinga, można powiedzieć jego pokolenia, doświadczeniem jego pokolenia sportowego. Szanowni Państwo, 19 marca 1931 roku prezes Rady Ministrów Walery Sławek podpisał zarządzenie o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi ponad 100 najwybitniejszym polskim sportowcom i działaczom sportowym, cywilnym i wojskowym, trenerom, instruktorom przysposobienia wojskowego, dziennikarzom sportowym, sponsorom polskiego sportu. Wśród odznaczonych za zasługi na polu rozwoju sportu znajdziemy Janusza Kusocińskiego, wybitnego lekkoatletę, wybitnych piłkarzy, Mariana Spojdę, no i właśnie Leona Szperlinga i wielu, wielu innych, wiele innych kobiet, wielu innych mężczyzn. Czytamy ich nazwiska i skojarzenia nasuwają się same. Zamordowany przez Niemców w Palmirach, jak Kusociński, zamordowany przez Sowietów w Katyniu, jak Marian Spojda, zamordowany przez Niemców w getcie w Lwowie, jak Leon Szperling. Rozstrzelani, polegli na frontach. I tak w bardzo wielu przypadkach. To doświadczenie pokoleń ówczesnych polskich sportowców i działaczy sportowych. Tu niestety nasuwają się skojarzenia bardzo współczesne. Co rusz media obiega informacja o tym, że ukraiński sportowiec zginął lub poległ w walce. Mimo że rzecz dzieje się kilkadziesiąt lat później, to jednak sportowcy bardzo niedaleko nas giną i to ciągle z rąk właściwie tych samych najeźdźców. Warto o tym pamiętać, słuchając prelekcji pana Marka Węgrzyna o Leonie Szperlingu, wybitnym piłkarzu, no, który krańcowo doświadczył zarówno totalitaryzmu sowieckiego, jak i nazistowskiego. Panie Marku, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie na naszym spotkaniu i zapraszam do wysłuchania wystąpienia dotyczącego wybitnego sportowca, jakim był Leon Szperling. Leon Szperling, urodzony 7 sierpnia 1900 roku, tak jak mamy na pierwszym slajdzie. Natomiast zanim przejdę do głównego tematu
wystąpienia, czyli postaci Leona Sperlinga, na początku krótkie wprowadzenie. Krótka historia piłki nożnej. Wielka Brytania jest uznawana za ojczyznę futbolu, ojczyznę piłki nożnej. W XIX wieku Wielka Brytania była centrum rewolucji przemysłowej, co doprowadziło do znaczących zmian cywilizacyjnych. Grano w piłkę, grano najpierw na podmiejskich polach, gra przenosiła się do miast. Doprowadzono do spisania pierwszych reguł, w tym wiodły szkoły publiczne, które uznały, że gry ruchowe mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój i dyscyplinę młodzieży. Powstanie kolei sprawiło, że szkoły mogły dużo łatwiej rywalizować ze sobą. Problemem były jednak zasady gry, brak wspólnych zasad gry. Reguły zazwyczaj ustalano tuż przed rozpoczęciem meczów. Najstarsze spisane reguły gry, najstarsze znane zasady gry spisano w 1845 roku w Rugby School w środkowej Anglii. Kluczowym dla rozwoju piłki nożnej okazały się reguły spisane w Cambridge w 1848 roku i w Sheffield w 1857. Od tego momentu możemy mówić o stopniowym oddzielaniu się piłki nożnej od rugby. Dochodzi też w tym momencie do takiego wzajemnego konfliktu pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami chociażby grania ręką w powstającej nowej dyscyplinie sportu. Reguły Cambridge spisano po spotkaniu 12 klubów. Wyróżniały się tym, że ograniczały możliwość trzymania piłki w ręku i faworyzowały jej kopanie. Reguły Cambridge nie zostały szeroko przyjęte w Anglii, ale stały się podstawą dla pierwszych zasad z Angielskiego Związku Piłki Nożnej w 1863 roku. We wczesnych latach 60. XIX wieku dążenie do ujednolicenia reguł było na tyle duże, że 26 października 1863 roku udało się powołać 11 londyńskim klubom The Football Association, czyli Angielski Związek Piłki Nożnej. Była to pierwsza na świecie organizacja zarządzająca rozgrywkami piłkarskimi. Konflikt dotyczący szarżowania i gry rękoma doprowadził do powołania w 1871 Związku Rugby i w tym momencie drogi rugby i piłki nożnej rozeszły się. Pierwotna piłka nożna przypominała bardziej rugby. Identyczna zasada spalonego uniemożliwiała grę do przodu, stąd pod bramkę rywala przemieszczano się albo dryblując, albo za pomocą młyna. Na taktykę znacząco wpłynęli później Szkoci, którzy rozwinęli grę podaniami. Kolejne zmiany dotyczyły rzutów karnych, sędziów, bramkarza, pola karnego, które wprowadzono w 1902 roku, czy przeprowadzania zmian dopuszczonych po raz pierwszy w 1858 roku. W 1886 roku powołano Międzynarodową Radę Piłkarską, która zajmuje się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną. 30 listopada 1872 roku dochodzi do rozegrania pierwszego w historii meczu międzypaństwowego pomiędzy reprezentacjami Anglii i Szkocji, który kończy się bezbramkowym remisem. Natomiast w 1904 roku powołano w Paryżu pierwszą organizację, która zarządza rozgrywkami piłkarskimi, Międzynarodową Federację Piłkarską, znaną pod nazwą FIFA. Jak przebiegał rozwój piłki nożnej na ziemiach polskich, które znajdowały się w tym momencie pod zaborami? Kraków i Lwów można powiedzieć, że były kolebką polskiego piłkarstwa. Trzy pierwsze, najstarsze kluby polskie to Lechia Lwów, która powstała w lecie 1903 roku, Czarni Lwów w sierpniu tego samego roku oraz Pogoń Lwów, która powstała wiosną 1904 roku. 4 czerwca 1906 roku doszło w Krakowie do wielkiego rewanżu na linii Lwów-Kraków w Parku Jordana naprzeciwko piłkarzu lwowskich Czarnych oraz 4 gimnazjum stanęła młodzież krakowska. Wizyta ta stała się bodźcem
do rozwoju piłki nożnej w Krakowie i powstania zorganizowanych drużyn. Miało on okazję zaprezentować się na turnieju jesiennym w październiku 1906 roku. Czołowe miejsca zajęły tam drużyny biało-czerwonych, Krakowi, Czerwonych i Wisły. Spośród tych drużyn w przypadku Krakowi znana jest data założenia, 13 czerwca 1906 roku. Drużyna biało-czerwonych w 1907 dokonała fuzji z drużyną Krakowi, a drużyna czerwonych w tymże roku połączyła się z Wisłą. Jak tutaj widzimy na tym slajdzie, pojawia się postać profesora Henryka Jordana i pojawia się ona nieprzypadkowo, gdyż jeśli chodzi o rozwój piłki nożnej krakowskiej, on jest tutaj bardzo ważną postacią. Tutaj mamy postać Henryka Jordana, profesora Henryka Jordana. Profesor Henryk Jordan pochodził ze zubożałej szlacheckiej rodziny potomków możnych Jordanów z Zakliczyna. Wykształcenie gimnazjalne zdobył w Tarnopolu, pierwsze 4 klasy i Tarnowie. Zaczął studia medyczne w Wiedniu, od 1863 kontynuował naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia zakończył w 1867 roku. Wyjechał później do Berlina, stamtąd do Nowego Jorku. Przebywając w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy zetknął się z gimnastyką szwedzką dla młodych kobiet i dziewcząt. Ta dyscyplina sportu stała się jego pasją. Po powrocie do Polski w 1870 roku otrzymał dyplom doktora medycyny. Po krótkiej praktyce położniczej w Wiedniu objął asystenturę w Katedrze Ginekologii i Położnictwa w Krakowie. Henryk Jordan był wielkim społecznikiem o wszechstronnych zainteresowaniach. Podejmował szereg działań na niwie medycyny, pełnił różne funkcje społeczne, był radnym miasta Krakowa, był posłem z Okręgu Krakowskiego na Galicyjski Sejm Krajowy. W latach 1902-1907 uczestniczył w pracach Rady Szkolnej Krajowej. We wszystkich tych instytucjach prowadził szeroką działalność na rzecz rozpowszechnienia higieny. Jeśli chodzi o działalność na niwie kultury fizycznej, to Henryk Jordan w 1889 roku zakłada na krakowskich błoniach, trochę wzorując się na przykładzie amerykańskim, pierwszy w Europie publiczny ogród zabaw i gier ruchowych dla dzieci do lat 15. Związane to było to między innymi z tym, że na podstawie swoich obserwacji, na podstawie swoich podróży zagranicznych profesor Jordan stwierdził, że polska młodzież odbiega od młodzieży z innych państw pod względem rozwoju fizycznego, kondycji, sprawności sportowej. W parku, który znamy jako Park Jordana, mieściły się rozmaite urządzenia sportowe. Był basen, było 12 boisk. Każde było o różnym przeznaczeniu. Ścieżki zdrowia. Można było ćwiczyć lekkoatletykę, gimnastykę i inne dyscypliny sportowe. Jordan bezpośrednio uczestniczył w działalności parku. Organizował i bezpośrednio nadzorował podejmowane w nim działania. Henryk Jordan jest właśnie nazywany ojcem wychowania fizycznego na ziemiach polskich. Pojawia nam się kolejna postać na kolejnym slajdzie. Postać Józefa Lustgardena. Postać Józefa Lustgardena, która też jest tutaj bardzo ważna. Był to ceniony sędzia piłkarski, ale wcześniej, zanim został sędzią, studiował prawo w Krakowie, studiował a także w Wiedniu. W stolicy Austro-Węgier odbył aplikację sędziowską. W 1913 roku zdał tam egzamin na dyplomowanego sędziego piłkarskiego. W czasie I wojny światowej walczył w II Brygadzie Legionów.
w 3 Pułku Piechoty. W okresie po I wojny światowej, kiedy trzeba było od nowa, trzeba było na nowo odbudowywać sport, polską piłkę, zreorganizował Krakowię oraz tutaj ciekawostka, zajął się też rozbitą po I wojnie światowej Wisłą, którą też pomagał odbudować. Wcześniej we wrześniu 1906 roku dołącza do Akademickiego Klubu Futbolistów. Jednocześnie będąc członkiem tego klubu proponuje zmianę na nazwy tego klubu na Krakowie. Gra w niej jako piłkarz, gra na pozycji bramkarza. Grał w latach 1906-1911. Według danych statystycznych puścił 136 bramek w 60 rozegranych meczach. Tutaj na tym slajdzie mamy, to jest dokument ze zbiorów oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy rejestr stowarzyszeń i związków zawodowych Starostwa Grodzkiego Krakowskiego i tutaj mamy właśnie dokument dotyczący Klubu Sportowego Krakowia z podpisami władz klubu. I proszę Państwa, przechodzimy do głównego bohatera dzisiejszego spotkania, postać Leona Sperlinga. Urzędnik bankowy, prokurent. Ukończył liceum handlowe w Krakowie. Grał w takich klubach jak Jutrzenka Kraków oraz Krakowia. Reprezentował Polskę w latach 1921-1930. Uczestnik Igrzysk Olimpijskich, trzykrotny mistrz Polski, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Leon Sperling urodził się 7 sierpnia 1900 roku w Krakowie. Tutaj skończył liceum handlowe. Przez kolegów z drużyny był nazywany Munio. Cieszył się opinią bardzo dobrze wyszkolonego technicznie zawodnika. Słynął między innymi z tego, że nigdy nie dotknął piłki głową. Tu jest taka ciekawostka. I Henryk Vogler, historyk, w swojej książce zatytułowanej Wyznanie Mojżeszowe tak pisze o Sperlingu. Cytuję. Ten ranek, raz jeszcze do niego wracam i ten dzień przypominam sobie dokładniej z dość niezwykłego powodu, z którego wysnuwa się jak z kłębka określony wątek. W owej bożniczce mieszczącej się przy ulicy Brzozowej modlił się wtedy wraz z innymi Sperling, mały, o czarnych, trochę kręconych włosach. Był najznakomitszym w historii polskiej piłki nożnej lewoskrzydłowym słynnej Krakowi, w czasach, kiedy pozycje graczy w drużynie piłkarskiej były ściśle ustalone. Leon Sperling był uczestnikiem pierwszego meczu, jaki rozegrała reprezentacja Polski. Był to mecz z Węgrami. W przeglądzie sportowym, jaki się ukazał po tym meczu, scharakteryzowana jest ta postać. Lewo skrzydłowy, lat 21, urzędnik bankowy, gra w piłkę od 11 roku życia. W roku 1914 wstąpił do Jutrzenki, gdzie grywał w rezerwie aż do wybuchu wojny. W roku 1917 przenosi się do Krakowi, krótki czas gra w rezerwie, potem znowu wraca do Jutrzenki, grywa tam w pierwszej drużynie do roku 1920 i tego samego roku wraca do Krakowi, gdzie grywa dotychczas stale w pierwszej drużynie, w której barwach już 85 razy występował, jeden raz reprezentował Kraków. Podczas meczu z Węgrami gra w ataku i przegląd sportowy z 31 grudnia 1921 roku tak pisze o jego udziale w meczu. W napadzie najlepszy Sperling, miał kilka udanych biegów i podań, dobry taktyk, miał kilka dobrych wypadów, lecz nie znalazł zrozumienia u towarzyszy. Sperling bierze udział także w pierwszym wygranym meczu reprezentacji Polski, meczu ze Szwecją, który ma miejsce 28 maja 1922 roku. W drugiej połowie 1922 jego
postać jest bardziej, jako sportowca jest bardziej krytycznie oceniana. W czasie posiedzenia Wydziału Gier i Dyscypliny PZPN 10 listopada 1922 roku zostaje ukarany dyskwalifikacją do dnia 1 kwietnia 1923 roku za samowolne zejście z boiska jako gracza reprezentatywnego podczas zawodów międzymiastowych Bielsko-Kraków. Dotkliwość kary jednak nie była taka duża, gdyż w momencie jej nałożenia sezon piłkarski się skończył. W 1923 roku w kwietniu wyjeżdża na tournée z Krakowią do Danii. Rozgrywa między innymi mecz z Duńską. Krakowia w tym czasie rozgrywa mecz z duńską drużyną Aarhus, który wygrywa 4-2. Następnie udaje się wraz z Krakowią do Szwecji. Ten okres w historii piłki nożnej nie jest to jeszcze zawodostwo. Krakowia na kolejny mecz wyjeżdża do Hiszpanii, jednak Sperling nie dostaje zwolnienia z pracy na ten czas. Jeśli chodzi o mecz z duńskim klubem Aarhus, który rozgrywa Krakowia, to tutaj cytuję z przeglądu sportowego z 6 kwietnia 1923 roku. Ekspedycja złożona z 18 osób, dr Cetnarowski, dr Lustgarden oraz gracze Popiel, Przeworski, Gintel, Fryc, Strychasz, Cikowski, Synowiec, Zimowski, Rejman, Kałuża, Chruściński, Szperling, Bielecki, Ciszewski, Łańsko i Ostrowski opuściła Kraków w czwartek o godzinie 7 rano. Na dworcu oczekiwała nas spora grupa sportowców. Z rozmów okazało się, że wielu naszych graczy znają z tak zwanej famy. Szczególnie dopytywano się o Szperlinga. 2 kwietnia 1923 roku rozegrano spotkanie rewanżowe, wygrane przez zespół z Krakowa 6-1. Jeśli chodzi o grę Szperlinga, przegląd sportowy donosił. Szperling pilnowany usilnie, jednak robi z przeciwnikami co chce. Tutaj taka ciekawostka, jak mijał przeciwników, to cały stadion według doniesień, według tego co się czyta w ówczesnej prasie, cały stadion rechotał, widząc jak Szperling mija kolejnych przeciwników. Wart przytoczenia jest moment zdobycia jednej z bramek w tym meczu, opisany w przeglądzie sportowym numer 14 z 6 kwietnia 1923 roku. Po czym pada najciekawsza bramka dnia, wypracowana przez dwóch skrzydłowych. Szperling, pociągnąwszy od środka boiska, oddaje niezwykle ostry strzał na bramkę. Piłkę odbija bramkarz Wojt pod kątem w drugą stronę. Nadbiegający z prawego skrzydła Zimowski pakuje ją już bez apelu w siatkę. Po zakończeniu meczu drużyna udała się w podróż do Szwecji, do Helsingborga. Rozegrała tam kolejne swoje spotkanie. W maju 1923 roku Szperling uczestniczy wraz z Krakowią w meczu z drużyną z Bielska-Białej. To jest też ciekawe spotkanie, gdyż drużyna z Bielska jest to drużyna, która reprezentuje mniejszość niemiecką, a więc ten mecz ma też taki dodatkowy podtekst polityczny, można powiedzieć. Przegląd sportowy z 10 maja 1923 pisze na ten temat. Atak biało-czerwonych pracuje składnie. Chruściński współdziała dobrze ze Szperlingiem i wykłada mu ładne piłki. Przed kolejnym meczem międzynarodowym z Jugosławią, tutaj jeśli chodzi o występy z reprezentacji, pozycja Szperlinga była w drużynie narodowej bardzo już mocno, można powiedzieć, ustabilizowana, ugruntowana. Mecz kończy się jednak porażką polskiej drużyny 1-2. Od czerwca 1923 roku zauważa się osłabienie gry Szperlinga. Po meczu ukazuje się specjalny numer przeglądu sportowego poświęcony temu wydarzeniu. Znajdujemy w nim fragment poświęcony grze Leona Szperlinga.
Straszna gra, raczej kopanina. W drużynie Polski najlepszy jest Szperling obok Gintla. Także synowiec był lepszym od swych towarzyszy. Reszta słaba. Wypowiedź ta jest fragmentem wywiadu, który przeprowadzono w przerwie meczu z sędzią tamtejszego spotkania. 8 października 1920 roku w ramach jubileuszu 15-lecia Towarzystwa Sportowego Wisła Kraków dochodzi do derbu w Krakowi z TS Wisła. Przed rozpoczęciem zawodów złożyli kierownik sekcji futbolowej Krakowi pan Dębiński oraz kapitan Krakowi pan synowiec drużynie Wisły oraz jubilatom życzenia. Grę rozpoczyna Wisła, Krakowia przeciw Słońcu. Od razu gra przenosi się pod bramkę Wisły. Centrum Szperlinga chwyta Kałuża, korner Krakowi oraz strzał synowca na bramkę broni pięknie Wiśniewski. Centrum Mielecha strzela nadlatujący Szperling ostro, ale niecelnie. Leon Szperling, jak i cały atak Krakowi, był w tym spotkaniu bardzo aktywny. 2 kwietnia 1922 roku dochodzi do derbowego pojedynku pomiędzy Krakowią a Wisłą, który się kończy remisem 1-1. Mecz był bardzo zacięty. Wzajemne ataki na połowie placu. Offside Szperlinga. Strzały Szperlinga pewnie chwyta bramkarz Wisły Wiśniewski. Po przerwie, cytuję, centra Szperlinga, piłkę dostaje Kotapka, brany między nożyce Cepurskiego, Śliwy i Gierasa. Tak jak wcześniej wspomniałem, 18 grudnia 1921 roku dochodzi do pierwszego historycznego meczu Krakowi. Tutaj wcześniej mamy jeszcze zdjęcie Krakowi, to jest zdjęcie z 1917 roku i tutaj mamy od lewej, Śliwa, Szperling jest jako drugi od lewej na tym zdjęciu. Pierwszy w historii mecz międzypaństwowy z udziałem reprezentacji Polski. Dochodzi do niego 18 grudnia 1921 roku. Przeciwnikiem są Węgry. Pierwotnie przeciwnikiem miała być Austria, która była jedną z silniejszych drużyn w Europie w tamtym czasie. Szperling zostaje jak najbardziej powołany na to spotkanie. Spotkanie, które się kończy porażką Polski 0-1. Jak donosi prasa sportowa, wrażenie ogólne, jeśli chodzi o grę polskiej drużyny, było dobre. Co do postawy Szperlinga w tym meczu, tygodnik sportowy donosił. Szperling był także słabszym niż zazwyczaj. Jego prowadzenie piłki do tyłu było wprost denerwującym. Także decyzja do centrowania była cięższa niż zwykle. Powinien on był stanowczo ciężkiego Kertesza męczyć bieganiem, bo we wszystkim innym nie mógł mu przecież sprostać. Prasa węgierska donosiła. Z ataku najlepszym był Szperling. Dobry taktyk, produkował kilka dobrych przebojów, których koledzy jego nie umieli wykorzystać. Jak widzimy z tych opisów, Leon Szperling był, jeśli chodzi o piłkarza, o sportowca, na owe czasy bardzo, bardzo dobrym, bardzo aktywnym zawodnikiem. Dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że był gwiazdą ówczesnej piłki nożnej. Tutaj mamy zdjęcie reprezentacji Polski właśnie przed tym historycznym meczem z Węgrami, zrobione w Budapeszcie. Tu na tym zdjęciu też możemy zobaczyć, widać Józefa Kałużę, Leona Szperlinga. Jeśli chodzi o skład reprezentacji Polski w tamtym okresie, w okresie międzywojennym, to główną siłę reprezentacji Polski właśnie stanowili piłkarze Krakowi. Do tego było dokoptowanych zawsze dwóch, trzech zawodników ze Lwowa. Tutaj na tym zdjęciu, na którym też widzimy Leona Szperlinga,
Mamy pierwsze Mistrzostwo Polski. To jest zdjęcie zrobione przy okazji zdobycia pierwszego Mistrzostwa Polski przez Krakowie w roku 1921. W 1924 roku mają miejsce Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, letnie Igrzyska Olimpijskie, na których bierze udział polska reprezentacja z Leonem Sperlingiem w składzie. Niestety, jeśli chodzi tutaj o wynik sportowy, to jakby ten występ przyszedł bez większego echa. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że reprezentacja Polski w tym zaistniała na Igrzyskach Olimpijskich, reprezentacja piłkarska. I tutaj mamy zdjęcie właśnie z tego historycznego pierwszego udziału w Igrzyskach Olimpijskich. Tu mamy zdjęcie z meczu Krakowi we Lwowie w 1926 roku. Natomiast jeśli chodzi o Sperlinga, swoją karierę sportową kończy w 1934 roku. Żeni się z Sarą Perl i przeprowadza się do Lwowa. To jest też kadr z meczu Krakowi we Lwowie. To jest też z tego samego meczu. To jest z Krakowa, natomiast mecz jest z drużyną z lwowską, z tego co, z Czarnymi Lwów. Tu mamy reprezentację Krakowa z roku 1932. W tamtym czasie reprezentacja Krakowa, była też reprezentacja Lwowa, to była dosyć ważna, można powiedzieć, drużyna, gdyż jak najpierw powołując zawodników do reprezentacji miasta, później mając przegląd tych zawodników, powoływano ich do reprezentacji Polski. Tu mamy zdjęcie przed meczem z Legią Warszawa w 1932 roku. To jest rozpoczęcie spotkania. Jeśli chodzi o statystyki kariery Leona Sperlinga, rozegrał 381 spotkań w barwach Krakowi. Karierę zakończył, tak jak wspominałem, w 1934 roku. W Lidze Polskiej rozegrał 84 mecze, strzelił 7 goli, trzykrotnie był mistrzem Polski. W reprezentacji Polski rozegrał 16 meczów i strzelił 2 bramki. Mamy tutaj przedstawionego zawodnika pochodzenia żydowskiego i oczywiście problem antysemityzmu też w polskiej piłce nożnej się pojawiał. I szczególnie dotyczy to początku sezonu 1937-1938. To, co się działo w Niemczech w tym okresie, nie pozostawało jakby bez echa, bez odbicia w innych krajach. Nie było to oczywiście na taką skalę jak w III Rzeszy. Natomiast antysemityzm z czasem zaczynał zyskiwać poparcie niektórych kręgów społeczeństwa. I tutaj, jeśli chodzi o ten sezon 1937-1938, przedstawiciele Warty spotkały się kluby piłkarskie, które w tym czasie grały w lidze, i na wniosek Warty Poznań i Wisły Kraków poddano pod głosowanie
propozycję wykluczenia sportowców, sędziów, działaczy pochodzenia żydowskiego z klubów sportowych, piłkarskich, które były ogólnodostępne. Ostatecznie nie znalazło to uznania wśród pozostałych klubów i pomysł ten na szczęście nie przeszedł. Natomiast w tym okresie dochodzi na boiskach, na stadionach do pewnych awantur, pewnych aktów przemocy, które mają podłoże antysemickie. Tutaj przykładem jest między innymi taka sytuacja jak podpalenie krytej trybuny na stadionie Hasmonei we Lwowie. To był, jak Państwo wiecie dobrze, klub żydowski, który grał też w ówczesnej pierwszej lidze. Po wybuchu wojny Sperling znajduje się we Lwowie. Pracuje tam jako trener drużyny Piszczewnik Lwów. To była drużyna założona przez okupanta sowieckiego. Po wyparciu Sowietów z miasta nie opuszcza Lwowa. Trafia następnie do getta lwowskiego. Tam zostaje rozstrzelany przez Niemców między 15 a 20 grudnia 1941 roku. Jedna wersja to jest, mówi, że został zastrzelony przez pijanego Niemca, gestapowca. Inna wersja, którą też znalazłem, mówi, że był rozstrzelany w zbiorowej egzekucji na terenie getta lwowskiego. Dziękuję Państwu, jeśli chodzi o moje wystąpienie. Natomiast jeszcze na koniec mam taki fragment właśnie z tej książki Henryka Voglera, Wyznanie Mojżeszowe, który też dobrze obrazuje, kim był Leon Sperling. I myślę, że on w taki sposób, taki dosyć ciekawy, opisuje tego zawodnika. Fragment pochodzi z książki Henryka Voglera Wyznanie Mojżeszowe. Cytuję. Z tym oto Sperlingiem, jednym z wymienionych 11 wspaniałych bohaterów, marzeń i gorączkowych fantazji dziesięciolatka, mogłem się teraz zetknąć osobiście. I to w jakich niezwykłych okolicznościach. Była wtedy niedziela, na którą wyznaczono ważny, choć towarzyski, ale wtedy każde spotkanie z sobą tych drużyn było ważne. Ba, święte. Mecz Krakowia-Wisła. Modły w bożniczce przedłużały się i Sperling był spóźniony. Modlący się obok niego kolega, mój wuj, brat matki, Romek Berwald, pobiegł po dorożkę. Był to najszybszy środek lokomocji w mieście. Aut, a szczególnie taksówek, nie widywało się. Może takie wówczas w Krakowie w ogóle jeszcze nie istniały. Do dorożki wsiadł pospiesznie Sperling, razem z moim wujem, który zabrał mnie z sobą, zalecając dorożkarzowi jechać galopem na boisko Wisły, gdzie mecz miał się odbyć. I tu w tej dorożce stałem się świadkiem prawdziwego cudu, świętej ceremonii przeistoczenia. Tylko raz w bardzo wiele lat później, naturalnie tu już po wojnie, miałem ujrzeć podobne zjawisko. On tutaj opisuje dalej właśnie później swoją wizytę w teatrze w Paryżu. Natomiast nawiązując do tego wydarzenia, właśnie coś w tym rodzaju dokonało się w dorożce. Mówi o cudzie przemienienia między bożnicą a boiskiem piłkarskim. Sperling zdejmował poszczególne części swego cywilnego ubrania, spodnie, marynarkę, bieliznę i wkładał na siebie w nerwowym pośpiechu podawane mu przez mego wuja i przeze mnie elementy stroju sportowego, wydobywane z przygotowanej walizeczki, pończochy, buty futbolowe z kołkami, białe spodenki i wreszcie największą świętość, koszulkę w biało-czerwone pasy. Godzina rozpoczęcia meczu mijała. Należało być gotowym i dorożkarz popędzany nawoływaniami, a także sam świadom ważności swej misji mknął, co koń wyskoczy. Tak oto na moich oczach zwykły mały Żydek przeobraził się w gigantyczną postać w homeryckiej niemal zbroi,
Kimże innym bowiem jak niemitycznymi herosami z Iliady byli piłkarze, zwłaszcza piłkarze Krakowi. Wpadliśmy na stadion już parę minut po rozpoczęciu meczu. Drużyna Krakowi wyszła do gry w dziesiątkę bez swego lewoskrzydłowego. To też kibice tej drużyny powitali radosnym krzykiem wbiegającego na boisko, choć tak spóźnionego. Dzięki temu zresztą mogłem tego dnia, wpuszczony nie bez pewnego z racji takiego towarzystwa szacunku na trybunę, oglądnąć całe spotkanie za darmo. Zrozumiałem, że wśród dzieciarni i młodzieży żydowskiej, a także, jeżeli szło o starszych, mniej lub bardziej lewicujących, Krakowia cieszyła się specjalną sympatią jako klub, który przyjmował w swoje szeregi każdego chętnego, bez żadnych ograniczeń wyznaniowych czy narodowościowych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja zachęcam bardzo gorąco, jeżeli ktoś chciałby coś dopowiedzieć, zadać jakieś pytanie naszemu drogiemu prelegentowi, to jest dobry czas na to. Jeżeli jeszcze spokojnie czekając na głosy, ja pozwolę sobie tylko wspomnieć, że właśnie ta... Dzisiaj mamy 18 maja, dzisiaj są 102, mamy 102 rocznicę urodzin jednego z największych kibiców Krakowi w historii, Jana Pawła II, Karola Wojtyły. Myślę, że to, o czym pan powiedział na końcu, bardzo, to, o czym pan powiedział, panie Marku, na końcu właśnie, to było coś, co jego, z jego spojrzeniem na człowieka, na rolę społeczną, chyba do tego klubu bardzo przyciągało. Właśnie ta otwartość na bardzo różne osoby, bez względu na wyznanie, bez względu na pochodzenie. Jeżeli nie ma żadnych... Jednak, tak? Bardzo proszę. Dziękuję. A propos tej sytuacji z 37 roku inicjatywy Warty i Wisły, ta propozycja nie przyszła między innymi dlatego, ponieważ Krakowia bardzo gwałtownie zaprotestowała przeciwko takiemu stawianiu w środowisku sportowym, wśród równych sobie takiego uzależniania od tego typu rzeczy. Jeżeli mówimy o tym wymiarze takim otwartości Krakowi, no to też musimy sobie uzmysłowić, że oprócz sportowców pochodzenia żydowskiego w Krakowie również byli reprezentowani i Anglicy, jak był słynny William Calder, który był jednym z bardzo ważnych osób przy tworzeniu Krakowi, ale też Austriacy, Czesi, więc rzeczywiście ten wymiar klubu sportowego jako coś, co łączy, no, był od początku właśnie tym, co do dzisiaj charakteryzuje Krakowie. Elementem jak na owe czasy, gdyż jeśli chodzi o taki wymiar międzynarodowy, że mamy taki zbiór zawodników różnych narodowości, to w tamtym czasie to raczej nie było powszechne. Tak, jeżeli porównamy właśnie składy innych drużyn, to rzeczywiście to wyglądało różnie. Natomiast co do jeszcze tych takich namiętności narodowościowych, jakbym to powiedział. Tutaj mówimy o kwestii żydowskiej, ale wydaje mi się, że to jest też sytuacja przebarwiona, przejaskrawiona w tym sensie, że to były czasy takie, przywołam tutaj przypadek AKS-u Chorzów. To był klub niemiecki, który również, i to silny zespół, który biorąc udział w rozgrywkach pierwszej ligi polskiej, spotykał się też z gwałtownymi reakcjami zarówno na trybunach, ale i nie tylko, ponieważ jak mamy okazję czytać w wielu sprawozdaniach, też i sędziowie w specyficzny sposób ustosunkowywali się do piłkarzy AKS-u Chorzów. Więc to też jest taka ciekawostka i ona jakoś też ustawia ten problem narodowościowy w II Rzeczpospolitej Polskiej też na tym szerszym pułapie. Tak, tutaj też miał miejsce mecz z Wartą Poznań, był taki mecz z Wartą Poznań w Poznaniu, Krakowi. Sędzia był bodajże pochodzenia niemieckiego i też w pewnym momencie tam w stosunku do piłkarzy Krakowi ze strony sędziego i ze strony kibiców Warty, wiadomo Wielkopolska, też padały pewnego rodzaju takie sugestie antysemickie. Także tutaj
Też takie sytuacje też miały miejsce. Ja chciałbym dowiedzieć, jakie były okoliczności i przyczyny zejścia przez Szperlinga z boiska w Bielsku? O którym pan mówił. To zejście, za które dostał dyskwalifikację. Jakie tam były okoliczności tego, przyczyny? Dziękuję. Jeśli chodzi o okoliczności zejścia Szperlinga z boiska z Bielska, wprost nie znalazłem na ten temat informacji, opierając się na prasie sportowej, przygotowując to wystąpienie. Natomiast wydaje mi się, że jako że mecz miał miejsce w Bielsku, Bielsko-Biała była taką dosyć specyficznym regionem z dużą mniejszością niemiecką i klub, z którym grała Cracovia, to był klub mniejszości niemieckiej. Także wydaje mi się, że tu mogło dochodzić do jakichś takich antagonizmów narodowościowych i to mogło być powodem zejścia, opuszczenia przez Szperlinga boiska. Już przekazuję. Bardzo proszę. Ja tak gwoli uzupełnienia. Szanowni Państwo, bo tu mamy ten temat żydowski. Ja wiem, że Cracovia, ja wiem, że Leon Szperling, ale chciałbym też, korzystając z możliwości, powiedzieć, że w Cracovie, oprócz tego, że wiadomo, była Cracovia, która była klubem otwartym, klubem tolerancyjnym w okresie międzywojennym. Okres powojenny to już jest zupełnie inna historia w ogóle dla całego sportu, ale trzeba pamiętać o tym, że Kraków w okresie międzywojennym to był tygiel kulturowy. Tutaj było wiele klubów sportowych różnych, między innymi kluby żydowskie. Zawsze wspominam o Jutrzence, którą darzę dużą sympatią, o Maccabi, przede wszystkim o wielu piłkarzach żydowskiego pochodzenia, Żydów, bo można lepiej tak to powiedzieć, którzy grali w reprezentacji Polski, Klotz, Krumholz, przywołany Szperling. Ci wszyscy ludzie grali z orłem na piersi w reprezentacji Polski. Komuś to nikomu nie przeszkadzało, nie było z tym większych problemów do wspominanych połowy lat 30., ale to był taki niestety przypadłość ogólnoeuropejska. Chciałbym jeszcze wspomnieć coś, o czym mało mówię, o sporcie żydowskim przed wojną, o waterpolistach. Kraków był naprawdę potęgą, jeśli chodzi o piłkę wodną. Głównie właśnie kluby żydowskie się specjalizowały tutaj. Mówię o Jutrzence, o Maccabi, ale też Cracovia miała dobrą sekcję, o ile dobrze pamiętam, waterpolo. I też była bardzo wysoko i nawet po wojnie grała. Także ten sport żydowski rozwijał się bardzo, bardzo ładnie. Nawet dzisiejsze boisko nad Wiślaną, to przecież było Maccabi przedwojenne. Tam była ślizgawka w czasie wojny. I nikomu to nie przeszkadzało, nie było żadnego problemu. Nie było jakichś problemów, kłótni na ten temat. Także to jest, wydaje mi się, że ta cała prezentacja, którą tutaj, Marku, przedstawiłeś, wpisuje się w ten obraz takiego ciekawej historii Krakowa i w ogóle całej Polski okresu międzywojennego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak, bardzo proszę. Czytał Pan bardzo ciekawy fragment z wyznania mojżeszowego w ogóle, i tam jest właśnie o tym przeistoczeniu w tej dorożce. I ostatnio siedzącemu koledze udało się ustalić dokładną datę tego meczu. Mm-hmm. To było 3 maja. 3 maja. 3 maja, stąd właśnie niedzielne modły w Bużnicy były w miejsce. Bardzo bym chciał, żeby ktoś spróbował to w jakiś sposób potwierdzić, bo to jest tak na tyle, na ile udało mi się to ustalić, ale to, o czym pisze Fogler, że to była niedziela, no też Arturowi się wydało to takie troszkę niespójne. No i dopiero w tym momencie, kiedy ustalimy, że to jest 3 maja 25 roku, wtedy to zaczyna mieć głębszy sens. Tak? Tak. Nawiasem mówiąc, właśnie czytając tą książkę, super się to czyta, bardzo ciekawa książka, jeśli ktoś z Państwa nie czytał, opisująca właśnie ten Kraków przedwojenny, międzywojenny, i Henryk Vogler, który pisał tą książkę, używa bardzo, bardzo ciekawego języka, opisując całą specyfikę tego miasta w tym okresie. Jeżeli nie ma już więcej pytań, to nie pozostaje mi nic innego, jak bardzo podziękować naszemu prelegentowi. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować też Państwu obecnym tutaj w Centrum Edukacyjnym i tym wszystkim, którzy śledzili nasze spotkanie lub będą śledzić.
korzystając z mediów społecznościowych. Już teraz chciałbym zaprosić Państwa na kolejne spotkanie, które odbędzie się w przyszłym miesiącu, 22 czerwca. Będzie ono poświęcone losom ujawnionego przed 30 laty depozytu broni żołnierzy Armii Krajowej, depozytu, który był zlokalizowany, znajdował się w podkrakowskiej Rudawie. Zapraszam oczywiście szczególnie osoby pasjonujące się nie tylko historią konspiracji niepodległościowej, no ale też poszukiwaniami historycznych artefaktów, depozytów. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.